Zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Przegląd tygodnia zaczniemy od krótkiej zapowiedzi specjalnego wywiadu z Ireną Jerczyńską, która przyjechała z rodziną do Krosna z Kazachstanu. Ten wyjątkowy wywiad wyemitujemy tuż po serwisie, w którym powiemy jeszcze o grzybobraniu w Nowym Raduszcu jako nowej akcji promocyjnej, także o otwarciu drogi w Bytnicy, a podsumujemy również turniej rycerski, pokazując niezwykłą wystawę malarską, którą trzeba zobaczyć. Imieniny obchodzą Gerard i Gerarda w piątek, w sobotę Aurelia i Kleofas, a w niedzielę Damian i Justyna. Dzień trwa równo 12 godzin, niestety będzie się skracać przez kolejne 3 miesiące. W sobotę słońce wzejdzie o godzinie 6.51, a zajdzie o 18.51. Jesień stała się faktem. Ona, Irina. W polskim dowodzie osobistym już Irena. On, Mikołaj. Poznali się mając 16 lat, pokochali, wzięli ślub. Ich córka ma na imię Arina, a syn Daniel. Od lipca są obywatelami Polski, a także mieszkańcami Krosna Odrzańskiego. Czteroosobowa rodzina z Kazachstanu od pewnego czasu czuje się szczęśliwie w Polsce i w Krośnie Odrzańskim. Dzisiaj przedstawiamy ich historię. Najlepszy wariant dla nas, dla asymilacji, pojechać do małego miasta. I jak wybraliśmy Krosno, my zobaczyliśmy różne gminy z moim mężem. I on mi powiedział, oglądaj. Krosno nie tak dużo, to jest granica z Niemcami, okej. I oczywiście my podali nasze wnioski do 5-6 gmin, ale mieli nadzieję, że Krosno nas wybierze czy jak repatriantów. Losy tych repatriantów to historia rodziny, której marzeniem już od czasów dzieciństwa było przyjechać do Polski. To również na przykład historia dziecięcego obrazka. Irena, mając 6 lat, namalowała pociąg do Polski. Mamy taki obrazek, miałam tylko 6 lat i namalowałam taki obrazek, to jest pociąg do Polski. I to było w mojej głowie z dzieciństwa, że ja chcę wrócić się do Polski. Mój dziadek został wydalony, kiedy miał tylko 7 lat z rodziny do Kazachstana. I kiedy nie przyjechaliśmy do Kazachstana, niestety jego matka zmarła za rok i jego siostra też zmarła. I to było taka, ja myślę, że to było bardzo trudne dla mojego dziecka o tym rozmawiać, ale on dużo mnie powiedział o polsku, dlatego ja mogłem tak rozmawiać po polsku, jak teraz ja rozmawiam. Na całą rozmowę z Ireną o historii i teraźniejszości zapraszamy tuż po serwisie. Całkiem niedawno zakończyło się zielonogórskie winobranie, a już za chwilę w Nowym Raduszcu rozpocznie się grzybobranie. To nowy pomysł na mapie gminy Krosno Odrzańskie. Nowy Raduszec przywita pierwszy jesienny weekend imprezą nie tylko dla grzybiarzy. Impreza rozpocznie się w sobotę 25 września, jak już mówiłem, na boisku w Nowym Raduszcu. Rozpoczęcie imprezy rozpocznie się o 15 godzinie. To już w sobotę 25 września. Grzybobranie ma być wydarzeniem, które szerzej będzie promować wioskę leżącą między lasami. A jak wiadomo, o tej porze roku w lasach grzybów nie brakuje. U nas myślę, że jest bardzo dużo grzybów. I nie tylko ja, bo tutaj z pobliskich wiosek bardzo dużo schodzi się na ten. Zresztą nasza wieś jest położona typowo w lesie. Grzybobranie to impreza dla wszystkich. Dla dzieci i dla dorosłych. Ma to być połączenie dobrej zabawy i edukacji. Nie zabraknie warsztatów przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Brzuska. Będą też dmuchane zamki, konkurs grzybobraniowy i zabawa do późna. Będą różne imprezy i śmieszne, i fajne, i wesołe, i takie, żeby poćwiczyć, żeby pobawić się z dziećmi. Także w ten sposób zapraszamy wszystkich. Będzie labirynt, którym będziemy przechodzić. Będą różnego rodzaju konkursy. Zapraszamy oczywiście na wspaniałe wypieki pań tutaj, które mieszkają. Kawa, ciasto, właśnie herbatka. Będzie zupa gularzowa, które te panie będą same gotować. W Nowym Raduszcu nie zabraknie także koszów, tych wiklinowych. Atrakcją wielką tego grzybobrania będzie pan, który wyrabia kosze.
To jest pan Piotr Pękal, jest na afiszach, które wywieszamy i ogłaszamy odnośnie tego festynu informacje. Jest tam też on ujęty, przepiękne kosze wyplata. Będzie pokazywał, jak się wyplata te kosze. To wszystko w sobotę 25 września, start o godzinie 15 w Nowym Raduszcu. Zapraszamy. To była inwestycja trwająca latami, ale właśnie teraz udało ją się zrealizować w całości. Za nami uroczyste otwarcie drogi powiatowej na odcinku Krosno-Odrzańskie-Bytnica. Ostatni remontowany odcinek w miejscowości Bytnica został ukończony. Inwestycja była realizowana aż, można powiedzieć, w 7 etapach. Jeśli przyjąć, że pierwszy etap to dokumentacja, to później było 6 etapów realizacji inwestycji w terenie. Cieszę się bardzo, że po tych, można powiedzieć, 12 latach mamy możliwość odebrania całej inwestycji. Współpraca i konsekwencja to było kluczem do sukcesu i ukończenia tej wielkiej inwestycji. Swój udział w całej drodze powiatowej miały zarówno powiat, jak i gminy, przez które ta droga przebiega. Finansowo inwestycje wsparły także Lasy Państwowe. Przebudowę drogi dofinansowano także ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowa drogi jest dosyć kosztowna i im więcej jednostek się na to składa, tym większe są szanse na ich realizację. Cieszę się bardzo, że Urząd Wojewódzki również mógł dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę w kwocie 1 000 000 zł. Dofinansowanie to pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Bytnica to jedna z najbardziej zalesionych gmin w Polsce. Nie dziwi więc zaangażowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także samego Nadleśnictwa Bytnica. Dzięki tej drodze tutaj udało nam się zgromadzić właściwie ludzi z różnych środowisk, z różnych zakładów, z różnych opcji, z różnych instytucji. I to pokazuje, że takie lokalne cele, takie samorządowe potrafią łączyć. Nie dzielić, tylko łączyć. I to jest też taki ważny wymiar tej drogi, że ona pokazuje, że można po prostu ponad wszelkimi podziałami coś wspólnie zrobić. Przytoczę takie słowa, które wypowiadał zawsze poprzedni wójt gminy Bytnica, pan Leszek Olbrzymek, który kiedy rozpoczęła się ta inwestycja poprzez pierwszy etap, jak dobrze pamiętam, od miejscowości Struga do miejscowości Bytnica, to mówił, że wreszcie będziemy mieli połączenie z Warszawą. Oby tak zostało. Radna powiatowa, wiceprzewodnicząca Rady Marzena Szofer od początku swojej kadencji zabiegała o jak najszybsze ukończenie tej długoletniej inwestycji. Z drogi tej korzysta wiele pojazdów, ale także rowerzyści, rolkarze czy biegacze, których niejednokrotnie można dojrzeć na przebiegającej obok drogi ścieżce rowerowej. Droga wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Startując w wyborach był to mój priorytet, dlatego że tak jak dzisiaj było mówione już kilkakrotnie, droga ta była etapowana kilka razy, inwestycja przez kilka lat była nieskończona, dlatego w wyborach startując był to główny mój cel, aby ta droga w Bytnicy została zakończona. Cieszę się niezmiernie. Ostatni odcinek przebudowy drogi powiatowej kosztował prawie 2 200 000 zł. Pieniądze na ostatni odcinek pochodzą z Funduszu Rozwoju Dróg, z powiatu krośnieńskiego, Nadleśnictwa Bytnica i gminy Bytnica. Współpraca przynosi efekty. Inwestycja etapowana o łącznej wartości około 15 milionów złotych. Co ważne, tutaj istotna jest kwestia współpracy, jaką podjęliśmy zarówno z gminą Krosno-Odrzańskie, jak i z służbami wojewody, gdzie otrzymywaliśmy dofinansowanie ze środków rządowych. I co warte podkreślenia, także Lasami Państwowymi, które wspierały nas finansowo przy realizacji każdego z etapów tej inwestycji. Cieszę się niezmiernie, zostaliśmy połączeni ze stolicą powiatu. Mam nadzieję, że wykorzystają to mieszkańcy. Łączna długość drogi wynosi prawie 11 km. To już 82 lata, kiedy 17 września 1939 roku nastąpiła zbrojna agresja sowiecka na Polskę. Od tego czasu minęło już wiele lat, ale pamięć o wydarzeniach z przeszłości ciągle pozostaje żywa. Na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające tamte dni. Pamięć to aspekt, który w dobie wszechobecnej szybkiej komunikacji schodzi na drugi plan. Zajmujemy się najczęściej tym, co tu i teraz.
to błąd. Chciałbym dzisiaj, oddając hołd wszystkim pomordowanym przez armię radziecką oraz wywiezionym przez rosyjskiego oprawcę, podkreślić znaczenie historii dla przyszłości tego pokolenia, naszych dzieci i wnuków. 17 września to także Dzień Sybiraka. Osób pamiętających te wydarzenia zostało już niewiele, dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy młodszym. Wywózki trwały do czasu śmierci Stalina w 1953 roku. Trzyma! Wow! Salwo! 10 lutego to data pierwszej wywózki, kiedy to w ciągu jednej nocy załadowano 220 tysięcy osób do towarowych, brudnych, cuchnących, zimnych. Na dworze panowała temperatura minus 30 stopni Celsjusza. Wagonów po 50-60 osób w jednym wagonie i przez prawie miesiąc wieziono na północ Syberii w tajgę. Przygnębienie ogarnęło wszystkich zesłańców, szczególnie po pierwszym zmarłym, którego ciało konwojent uzbrojony w karabin pod otwartym bagnetem usunął z wagonu, zostawiając je na poboczu torów. Historie Sybiraków są bolesne. Krośnieńskie koło na początku swojego istnienia liczyło 250 osób, obecnie zostało niespełna 50. Nie zawsze można było mówić o tym tak otwarcie jak teraz. Dopiero po upadku komunizmu w Polsce historie Sybiraków mogły usłyszeć tłumy. Nie mogło dzisiaj nas tu zabraknąć. Póki żyjemy, będziemy dawać świadectwo prawdzie, aby ocalić od zapomnienia, w pokorze oddać hołd za ich bohaterską postawę wobec ojczyzny. Jak już mówiłam, jesteśmy ostatnimi świadkami tamtych wydarzeń. Na uroczystości nie zabrakło młodzieży szkolnej, dla której takie wydarzenia to żywa lekcja historii. Historii, o której nie można zapomnieć. Nic nie zastąpi straconego życia. Dlatego takie miejsce jak te, w którym i obecnie jesteśmy, zawsze powinno łączyć, nie dzielić. Dlatego okażmy szacunek dla naszej przeszłości, bo to jest cząstka nas wszystkich. Nie marnujmy osiągniętego dorobku, tylko go pomnażajmy. Przez dwa dni Krosnem Odrzańskim władali średniowieczni wojowie na czele z księżną Jadwigą i księciem Henrykiem. 2-0 dla Świdra. Tak właśnie wyglądała 12. edycja turnieju rycerskiego o pierścień księżnej Jadwigi Śląskiej. Wszystko zaczęło się od przekazania kluczy do bram miasta. Drodzy mieszczanie, słyszałem, że Henryku, łupiłeś ostatnio grody nadgraniczne i masz nieco grosza w sakiewce, by nasz zamek piastowski stał się piękniejszy. W związku z tym myślę, że teraz oprócz klucza od miasta, który zwykle przekazuję ci na dwa dni, przekażę ci jeszcze jedną rzecz. Telefon komórkowy będzie potrzebny, ponieważ może Ministerstwo Kultury się odezwać do ciebie, albo Wojewódzki Konserwator Zabytków. Od tej chwili Krosno Odrzańskie, a szczególnie teren obok Zamku Piastowskiego, w magiczny sposób przeniósł się do czasów średniowiecza. Na każdym kroku można było spotkać średniowieczne stroje czy zwyczaje. Kropuszkę na szczęście dostaniesz. Miotełką po głowie, bo czasami bywasz niedobry. Czasami. Złotym pyłem cię osypię. Szeptucha, czyli ludowa uzdrowicielka, na swój cel brała zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Nie zabrakło warsztatów sztuk dawnych. Podczas zajęć wikliniarskich można było upleść własny koszyk lub wianek, do tego warsztaty garncarskie, kulinarne, kowalstwa czy rzeźbiarskie. Po naszym placurze podwiedzać różnego rodzaju stoi. Okazuje się, że turniej rycerski to zabawa absolutnie dla każdego. Świetnie bawili się dorośli i dzieci, na które czekały gry i zabawy, a śmiałkowie mogli nawet stoczyć ze sobą rycerski pojedynek. Mamy 1-1. Kobiety mogły spróbować swoich sił w tak zwanym biegu dam.
a każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności łucznicze. Pierwszego dnia rozegrano turniej łuczniczy dla gawiedzi, drugi dzień to był turniej łuczniczy dla wojów. Oczywiście nie mogło zabraknąć turnieju bojowego, pierwszy dzień to eliminacje. Najważniejsze pojedynki toczyły się w niedzielę. Może jakiś doping dla wojownika? Walczy Karol i Sławoń. Turniej rycerski to nie tylko rycerze i damy krążące wokół zamku. To także okno wystawowe dla lokalnych przedsiębiorców. Swoją ofertę zaprezentowały m.in. okoliczne winnice, które z wyróżnieniami zakończyły niedawne winobranie. W trakcie turnieju zamek odwiedzają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Można więc szeroko zaprezentować swój biznes. Mamy okazję się pokazać ludziom, którzy może na co dzień do nas nie docierają. A tutaj po prostu nasze kompozycje, te dziewczyny fajnie robią różne kompozycje z kwiatów. Też prowadzimy tutaj warsztaty z tyłu z plecenia wianków. To jest dobry sposób, ludzie podchodzą, przyglądają się, tak to mamy pieczątkę swoją na słoikach, także promujemy się tutaj jak najbardziej. Impreza podobała się także przyjezdnym. Tak, impreza dobra, fajnie zorganizowana. Jeszcze zobaczyć. Zapraszam. Jest w byłem w zamku, oglądałem zamek, pani otoczony. No i ten rycerski to jest też. Zapraszam też państwa do tego, żeby od czasu do czasu. Bardzo fajnie na 5, na 10, na 12. Do Krosna Odrzańskiego zawitała także zagraniczna delegacja. Turniej odwiedziła m.in. Czylwia Kowacz, wiceburmistrz zaprzyjaźnionego węgierskiego miasta Korcok, a także burmistrz niemieckiego Schwarzheide, Christoph Schmidt oraz grupa niemieckich turystów. To właśnie m.in. z myślą o nich powstała dwujęzyczna wystawa Elementy stroju średniowiecznego, damskiego i męskiego. Jesteśmy w Zamku Piastowskim, który powstał w XIII wieku. Specjalnie na dzisiejszą okazję na ścianach naszej bramy znajdziecie państwo instrukcje dotyczące stroju średniowiecznego. Średniowieczna zabawa to także muzyka i tańce. Każdego dnia podczas turnieju rycerskiego czekał koncert. Pierwszy dzień to występ zespołu Dziwoludy. Drugi dzień na scenie pojawiła się Agnieszka Michałowska. Pewnej nocy, kiedy nie nastał jeszcze sił, kiedy pierwszy kur jeszcze nie zapiał, do zamku trola przyszła, chcąc oddać rękę mu, córka trola wójcia rownica. To była 12. odsłona turnieju rycerskiego o pierścień księżnej Jadwigi Śląskiej na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. W ciągu tych dwóch dni turniejowych stan naszego miasta się nie pogorszył, za to chciałem parze księżącej podziękować i gorąco prosić o klucz, który będę mógł jutro przekazać dla burmistrza Cebuli, aby zadzwonił do Ministerstwa Kultury po te środki, o które do was pan minister nie zadzwoni. Wielkie podziękowania i zapraszamy już za rok. W przededniu turnieju rycerskiego o pierścień księżnej Jadwigi Śląskiej w krużgankach Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim miał miejsce wernisaż wystawy autorstwa Dariusza Kalety. Niezwykłej wystawy tematycznie nawiązującej do turnieju rycerskiego. Niezmiernie mi miło, iż mam ten zaszczyt, żeby państwu przedstawić cykl Magiczny Lechistan z przyległymi obrazami, ponieważ cykl ów składa się, proszę państwa, ze sporej części, dużej ilości obrazów, około 30 paru. Tu jest jedna część, a druga część jest pokazywana teraz na zamku w Turku, w Muzeum Józefa Mechofera. Magiczny Lechistan i światy równoległe to artystyczna, malarska podróż w krainę rycerstwa, legend i baśni, które cały czas można podziwiać na terenie zamku. Kilkanaście lat temu robiłem jak gdyby przymiarkę
z fotografikiem, z planu filmowego Hoffmana z Zenkiem, z Wultowiczem. I to był cykl pod nazwą Moja Sarmacja. Dzisiaj te prace, przy tych pracach to są jak gdyby szkice olejne, ale to był ten zaczyn, te kilkanaście lat temu, to by chyba był 2006 rok, to był zaczyn, który mnie naprowadził na te tory. I minęły lata i taki znajomy właśnie galernik powiedział, słuchaj, abyś nie wrócił do tego, może byś coś nowego zrobił, warsztat ci się rozwinął, a przecież lubisz malować konie, zbroje, futra, nadajesz fakturę, materialność tym rzeczom. No więc powiedziałem, warto. Dariusz Kaleta szerszemu gronu odbiorców znany jest nie tylko jako malarz, ale także jako działający od 2002 roku dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, dający widzom możliwość kontaktu z dziełami wybitnych mistrzów malarstwa dawnego i współczesnego. Jako artysta najpełniej realizuje się w olejnym malarstwie sztalugowym. W październiku w kalendarzu mamy kilka terminów związanych z osobami starszymi, seniorami. 1 października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, natomiast 20 dzień października Europejski Dzień Seniora. Krośnieńskie Centrum Aktywności Lokalnej postanowiło zaprosić jak największą liczbę seniorów na organizowany przez nich Tydzień Seniora. W październiku zrobimy cały tydzień Tygodniem Seniora. Ponieważ mamy tutaj takie fajne miejsce, które jest Centrum Aktywności Lokalnej na Poddaszu w Krośnie-Odrzańskim, postanowiliśmy, że centrum tych wydarzeń będzie właśnie to miejsce. I serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z gminy Krosno-Odrzańskie i też z powiatu krośnieńskiego. Jeżeli będą tylko dysponowali czasem i możliwością dostania się tutaj do nas, to serdecznie zapraszamy do udziału w tym tygodniu. Od poniedziałku, 4 października do piątku, 8 października na seniorów czekać będzie szereg różnorodnych spotkań, rozmów i wycieczek. To będzie dzień muzyczny, dzień poświęcony zdrowiu. Jeden dzień jest przeznaczony na wycieczkę do sanktuarium w Świebodzinie, ponieważ takie potrzeby seniorzy zgłaszali wcześniej. Jeden dzień będzie dniem artystycznym, takim, gdzie będziemy mieć różnego rodzaju warsztaty artystyczne, plastyczne, rękodzieła. I w piątek, 8 października, uroczyście to podsumujemy. 607 041 779 to numer telefonu, pod który osoby zainteresowane mogą dzwonić. Obowiązuje limit miejsc. Tydzień Seniora to zadanie realizowane przez Fundację na rzecz Kolegium Polonikum, dofinansowane ze środków gminy Krosno-Odrzańskie i Starostwa Powiatowego w Krośnie-Odrzańskim. Smaki dziedzictwa to hasło tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. W Świetlicy Wiejskiej Krośnieńska Mediateka we współpracy z sołectwem Stary Raduszec zorganizowała smaczne spotkanie pod nazwą Kuchnia Ziem Odzyskanych. Jest to projekt kulturalno-społeczno-edukacyjny, który na świecie, znaczy łączy mieszkańców Starego Kontynentu już od 1983 roku i ma na celu jak gdyby pielęgnowanie pamięci o przeszłości. W Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są od 1993 roku. W tym roku spotkanie nie polegało tylko na dyskusji, można było dobrze zjeść, czy podzielić się długoletnimi przepisami, często przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. W Świetlicy w Starym Raduszcu każdy mógł zaprezentować smaki swojego dziedzictwa. Pamiętam z dzieciństwa, jak moja mama robiła ciastka ze skwarek. Ktoś pamięta takie ciastka? Właśnie. Jakie one były fajne, prawda? I tutaj przepisy. One są bardzo proste. Robi się dokładnie tak jak ciastka kruche, tyle tylko, że zamiast masła dodaje się skwarki. Ale to nie tylko smaczna kuchnia. Spotkanie pod hasłem Smaki Dziedzictwa to także szereg rad dla każdej gospodyni, ale także i mężczyzn, którzy niejednokrotnie znakomicie radzą sobie w kuchni. Zawsze trzeba mieć sól przy sobie, ponieważ daje walory smakowe. Tam są wywieszone takie kartki z tym, do czego służy. Nawet poprawia smak kawy, herbaty. Sól czy zmiękcza na przykład rabarbar, odkwasza rabarbar. To była 29. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Spotkanie w Świetlicy w Starym Raduszcu było jednym z wielu wydarzeń, które miały miejsce na terenie całej Polski.
Jak napisać dobrą książkę? To pytanie zadaje sobie nie jeden pisarz. Po prostu trzeba mieć w sobie to coś i właśnie to coś ma w sobie Izabela Sumińska, z którą można było porozmawiać w krośnieńskiej mediatece podczas spotkania autorskiego. Książka trafia do wszystkich praktycznie, bo ma taki bardzo konkretny, praktyczne interpretacje, coś w rodzaju poradnika dla każdego. Może być też wykorzystywana przez profesjonalistów w terapii jako, powiedzmy, jakiś taki podręcznik do prowadzenia grupy, rozmowy z pacjentem. Bajeczny wymiar psychoterapii to książka wydana w 2020 roku. Udowadnia, że można wykorzystać swoją pracę zawodową do napisania ciekawego dzieła przystępnego dla każdego. Bazą tej książki są bajki, przerobione, wymyślone, spisane przeze mnie przez 30 lat od moich pacjentów. Każda bajka ma swoją interpretację, która została zamieszana książka. Także to jest materiał, który zbierałam dość długo. Kolejne ciekawe spotkania w mediatece już wkrótce, będziemy o nich informować. Niepokonani to najlepsze określenie obecnej drużyny tęczy Homanit Krosno-Odrzańskie. Za nimi już 6 kolejek klasy okręgowej, w których odnieśli 5 zwycięstw i raz zremisowali. W ostatnim ligowym spotkaniu byli lepsi od zespołu Pogoń Wschowa. Spotkanie wyjazdowe wygrali 3-1, zachowując pozycję lidera okręgówki. A już w najbliższą sobotę powrócą na stadion przy ulicy Pocztowej w Krośnie-Odrzańskim. 25 września o godzinie 16 ich przeciwnikiem będzie trzeci zespół w tabeli, także niepokonany w lidze, Pogoń Przyborów. Poznaliśmy także kolejnego rywala tęczy w Pucharze Polski. W ubiegłym tygodniu w trzeciej rundzie pokonali rezerwy budowlanych Lubsko, a w czwartej rundzie zmierzą się z ŁKS-em Łęknica. Przed nami ładny weekend, idealny na spacery, wycieczki, a może nawet wyjazd w góry lub nad morze. W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, termometry wskażą 20 stopni. W nocy będzie to aż 13 kresek powyżej zera. Niedziela jeszcze ładniejsza, 25 stopni i dużo słońca. Co ważne, oba dni bez deszczu.